Naughty One GPS. Dokładnie. Cześć wszystkim, Jarku z tej strony. Chciałem wam dzisiaj coś pokazać fajnego. Mianowicie jest to nadajnik GPS działający bardzo podobnie do nawigacji GPS. Czyli co robi? Odbiera sygnał GPS. Więc jest bardzo dokładny. Nie tak jak do końca poprzednie urządzenia, które działały raczej w oparciu o technologię Bluetooth, łącząc się z telefonami, które następnie komunikowały się z serwerami i wskazywały mniej lub bardziej dokładnie lokalizację naszych urządzeń, to jest w 100% samowystarczalne urządzenie GPS, które nadaje lokalizację z miejsca, którego się znajduje, czy się znajduje w ruchu, czy się znajduje w spoczynku. Wszystko to jest do ustalenia. Najpierw zaczniemy może od odpakowania tego pięknego urządzenia. Ja już je wcześniej odłożyłem, dlatego jest trochę niedbale spakowane. Możecie się spodziewać, że musiałem je otworzyć, żeby faktycznie sprawdzić, co tam jest w środku i czy to w ogóle działa. I tak wygląda to urządzenie. Skala. Dla porównania mamy tutaj paluszek AA. Ten paluszek AA zajmuje dokładnie połowę tego urządzenia. Czy to jest dużo? W porównaniu do poprzednich urządzeń to jest to powiedzmy 10-krotnie większe, ale to za to ma bardzo dobre pozycjonowanie GPS, dzięki czemu można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia już z takim naprawdę prawdziwym nadajnikiem GPS. To jest uchwyt mocujący, o którym za chwilę coś powiem. Zostawmy go na razie gdzieś tu z boku. Mamy baterię AA. W porównaniu do tego urządzenia no zajmuje nam gdzieś połowę na długość. Następnie jak spojrzymy na grubość, to jest gdzieś dwukrotnie grubsze niż dwie złożone razem baterie A. Czy jest kompaktowe? Tak, jest kompaktowe z uwagi na to, że wcześniej moglibyśmy taki Naughty One malutki wrzucić gdziekolwiek, do portfela nawet. Tutaj nie możemy tego wrzucić do portfela, ale nadal możemy zabezpieczyć wiele urządzeń, pojazdów, nawet zwierząt, jeżeli przyczepimy to do kamizelki. Paluszka się już pozbędziemy. Spójrzmy może na pudełko. Pudełko nam coś wyjaśni najpierw. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że ma pojemną baterię. Co to znaczy pojemna bateria? Pojemną baterię ma każde urządzenie, tak, w tym momencie. Natomiast tutaj musimy się dowiedzieć, jak długo ona będzie wytrzymywała. To, co sugeruje i to, co twierdzi producent, twierdzi, że do 700 nawet impulsów lokalizacyjnych jest w stanie wysłać z jednego naładowania. Oczywiście wszystko ma znaczenie. Ma znaczenie przede wszystkim to, w jakim miejscu będzie przechowywane. Jeżeli to będzie samochód, jeżeli będzie leżało w bagażniku na przykład samochodu, samochód stoi na zewnątrz, jest cały czas zimno, urządzenie będzie marzło, szybciej się rozładuje, prawda? Z drugiej strony w samochodzie możemy podłączyć do na przykład zapalniczki samochodowej i będzie się ładowało za każdym razem, kiedy będziemy się poruszali, a rozładowywało, kiedy się nie będziemy poruszali, więc mimo wszystko gdzieś tam zawsze będzie jednak chyba więcej wytrzymywała ta bateria niż w przypadku, kiedy byśmy mieli zupełnie to urządzenie wolno leżące, tak? Nie podłączone do niczego. Bateria, jeżeli do 700 impulsów wytrzyma, to myślę, że będzie to nawet do powiedzmy 3-5 miesięcy, w zależności jak ustawimy nadawanie impulsów. Ale o tym już z poziomu aplikacji, kiedy już wam pokażę aplikację. Kolejnym elementem bardzo ważnym jest, że to urządzenie działa bez abonamentu. Czyli kupujemy je za 299 zł i działa bez abonamentu. Jest jeszcze wersja Plus za bodajże chyba 569 zł. Wersja Plus działa już na całym świecie. Tam też nie ma abonamentu, tyle że jest po prostu prawie dwukrotnie droższa, tak? Ale to tym bym się nie przejmował na razie. Wrócimy do tego. Darmowa aplikacja, oczywiście, że ktoś używał wcześniej Naughty One, to ma pojęcie, jak ta aplikacja działa i na pewno mają na swoim telefonie. Wodoodporny do 1 metra na 30 minut, czyli tak naprawdę jeżeli wrzucimy go gdzieś do wody, no to nam wytrzyma. Jeżeli będziemy go dłużej taplali w wodzie, to prawdopodobnie ta uszczelka gdzieś tam puści i urządzenie się zaleje. Więc raczej nie sugerowałbym go mocować pod spodem naszego skutera wodnego, tylko jeżeli już, to gdzieś tam na kierownicy u góry, tak? Albo pod siedzeniem.
Jeżeli spojrzymy na rozmiary, no tak, są to kompaktowe rozmiary. Większe niż się spodziewałem. Myślałem, że jednak będzie troszeczkę mniejszy i będę go w stanie wcisnąć w ramę rowerową. Myślę, że nadal jestem jeszcze w stanie, ale jeszcze nie próbowałem. To dopiero będzie się działo jutro. Dedykowany uchwyt. Tak, uchwyt jest dedykowany. Uchwyt mamy w zestawie. Bardzo fajny uchwyt. W zasadzie działa to tak, że wkładamy urządzenie. Tutaj mamy ząbek. Zatrzaskuje się ten ząbek. I co mamy? Możemy przymocować, używając tych dziur, tych otworów tutaj śrubami, na przykład do, nie wiem, podłogi samochodu, tak? Żeby nam nie latało, a jednocześnie, jeżeli stwierdzimy, że trzeba je naładować, no bo przecież trzeba, no to wystarczy tylko wcisnąć, wysunąć i już niesiemy do domu do ładowania. Teraz zastanawiacie się, gdzie tu jest jakiś port USB. Ano, zastanawiacie się dalej, ale ja Wam już szybciutko pokażę. Otóż tu jest uszczelka, która pokazuje nam, gdzie jest port USB-C. A to jest przycisk włączania, który oczywiście działa bez i z uszczelką. Jeżeli włączymy go, to wtedy łączymy się z aplikacją, ale dojdziemy do tego. Wróćmy jeszcze do opakowania, bo tu są oprócz tych takich informacji na temat produktów standardowych, mamy tutaj jeszcze ciekawe informacje na temat, co możemy zabezpieczyć. Takie sugestie troszeczkę od producenta. Mamy auto jako pierwsze, z uwagi na to, że auto jest duże i jest gdzie to schować, a auto jest też wartościowe, więc urządzenie za 300 zł, leżące w samochodzie na przykład za 30, 300, 500 tysięcy jest dobrze chronione. Za jedyne 300 zł. Rower. Będę próbował jutro. Mam już kilka miejsc mniej więcej wybranych, gdzie mógłbym je zainstalować. Prawdopodobnie będę je musiał fajnie otoczyć taśmą izolującą. Nie dlatego, żeby się nie brudziło, tylko dlatego, że dostałem to urządzenie białe, a mam czarny rower, więc żeby nie było też widoczne, to je zamaskuję. I przyczepię tyrtytkami gdzieś prawdopodobnie do ramy. Ale to się okaże, gdzie jeszcze, dlatego, że mam mniej więcej trzy albo nawet cztery potencjalne miejsca, gdzie mogę to zrobić. Zwierzaka. No raczej takie większe zwierzaki, tak? Dlatego, że urządzenie pomimo tych 100 gram troszeczkę tam waży. Może to nie jest jakaś wielka waga, ale pamiętajmy, że to jest jakieś tam dodatkowe ekstra obciążenie dla tego zwierzaka. I duże psy? Raczej duże psy. Raczej takie labradory, husky, prawda? Takie husky, które na przykład mogą nam przypadkiem uciec przez przypadkiem otwartą furtkę i znaleźć się zupełnie na zewnątrz, niepilnowane, może coś upolować, na przykład królika, tudzież innego psa, albo na przykład mojego bulldoga, więc lepiej, żeby było wiadomo, gdzie ten pies się aktualnie znajduje. I teraz, a to dojdziemy za chwilę, jeśli chodzi o aktualne znajdowanie, tak? Bo powiem, jak należy ustawić, albo jak można ustawić według swoich parametrów to urządzenie. Motocykl jest kolejną możliwością, no i oczywiście bagaż. Do bagażu też możemy wrzucić, jeżeli boimy się o bagaż, który przewozimy, możemy sobie go zabezpieczyć w taki sposób fajny, że wrzucamy to do tego bagażu i cały czas wiemy, gdzie ten bagaż się znajduje, a bywa, że bagaże są kradzione. Wszystko zresztą tutaj z tych opcji, które są pokazane, bywają kradzione i w przypadku na przykład auta, kiedy auto jest kradzione albo zostaje rozbierane często w Polsce, albo na przykład jest wywożone szybciutko za granicę, i tu przychodzi właśnie z pomocą wersja plus, która daje nam przykładowo roaming zagraniczny, 30 dni historii lokalizacji, więc przez 30 dni możemy tego pojazdu szukać potem, dopóki oczywiście się nie rozładuje bateria albo nie znajdą tego złodzieje, ale mimo wszystko 30 dni historii lokalizacji też jest przydatne, kiedy na przykład chcemy wiedzieć, gdzie dane auto się porusza, tak? Jeżeli na przykład chcemy użyć na przykład chociażby do monitorowania floty w jakiejś na przykład małej firmie, tak? Możemy sobie takie urządzenie wrzucić, nikt nawet nie musi o tym wiedzieć. Co jakiś czas możemy sprawdzać sobie lokalizację, jakie te trasy były robione przez to auto. Alert antykradzieżowy to jest bardzo fajna rzecz, bo to działa na tej zasadzie, że w momencie postoju pojazd, czyli na przykład, nie wiem, rower,
Ten GPS wtedy wydaje z siebie sygnał, tak? I ustawiam sobie co na przykład godzinę, co 6 godzin albo co 12 godzin, tudzież chyba co 24, jeszcze muszę do tego dojść, jakie są tam pułapy ustawień. Natomiast w przypadku, kiedy zacznie się ruszać, to urządzenie doskonale sobie zdaje sprawę, że jest poruszane w tym momencie i zaczyna wydawać z siebie sygnał antykradzieżowy i wtedy wiadomo, że jeżeli nie jesteśmy połączeni aplikacją w tym czasie z tym urządzeniem, to znaczy, że nie ma nas przy tym urządzeniu i to urządzenie zaczyna się poruszać bez naszej wiedzy. Wtedy nam daje informację, w razie czego, tak? Bo jeżeli jest to samo, to użytkujemy z kimś, no to jak najbardziej wtedy jest zrozumiałe, że to auto zaczyna się poruszać, bo ten ktoś go zaczyna używać, ale w przypadku roweru rzadko się zdarza, że się używa rowerów we dwójkę jednego, no ale jeżeli już tak jest, no to wtedy jest to zrozumiałe. Zaawansowana konfiguracja, dojdziemy do tego. No i to by było na tyle, co jest na tym ładnym pudełeczku zgrabnym. Tutaj jeszcze Wam pokażę od spodu to pudełeczko. Otóż jest tu taki podstawowy opis tego, jak działa to urządzenie, ale przede wszystkim mamy do czynienia tutaj z kodami QR, które nam pozwalają na szybkie zeskanowanie. W przypadku na przykład, nie wiem, iPhone'a robimy zdjęcie, w zdjęciu nam pokazuje łączenie się z linkiem, sugeruje nam połączenie się z linkiem, no i z tym linkiem się łączymy, słuchajcie, wchodzi nam do App Store i w moim przypadku, i to jest bardzo ważne, od razu pokazało, że należy uaktualnić aplikację. Bo miałem jeszcze starą wersję, a stara wersja aplikacji sprzed tam powiedzmy 2 tygodni czy tam 3 nie obsługiwała jeszcze tych urządzeń, dlatego że one są dopiero od wczoraj, była premiera. Więc bardzo ważne, żeby zaktualizować aplikację przed używaniem urządzenia, bo będziecie mieli problemy z łącznością. Jest jeszcze prosta informacja, co opakowanie zawiera, a zawiera urządzenie NotiOne GPS, dedykowany uchwyt, kabel ładowania USB typu C i instrukcję obsługi. No i teraz zobaczmy, co tu jeszcze zawiera. Zawiera kabel USB-C, który był wcześniej oczywiście ładnie spakowany. Ja go rozpakowałem, żeby naładować urządzenie, dlatego że producent zaleca ładowanie go przez godzinę, przynajmniej po wyjęciu z opakowania, zanim je połączymy. Więc jest tu kabel USB-C i mamy jeszcze, słuchajcie, instrukcję. Instrukcja jest dosyć prosta, to jest taka karteczka, która normalnie w urządzeniach typu suszarki czy do włosów czy coś takiego, to jest raczej prosta informacja, jak należy z produktem się nie obchodzić, czyli nie wkładać go do ognia i tak dalej. No ale mimo wszystko gdzieś tutaj jakieś informacje są, mówią o tym, że zielona lampka sugeruje podłączone zasilanie, czerwona, że aktywne ładowanie akumulatora w urządzeniu, a biała, że urządzenie jest w trybie aktywnym GPS oraz co oznaczają sygnały pojedyncze. Pojedynczy wciśnięty przycisk, potrójny sygnał to jest połączenie się z urządzeniem. Także to jest taka bardzo prosta instrukcja informująca nas, w jakim paśmie to urządzenie działa, GPS, w jakim paśmie GSM, w jakim zasilaniu, jakie zasilanie należy używać do niego oraz w jakim zakresie temperatur pracuje, bo od minus 20 nawet do 60 stopni Celsjusza, więc całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Prosta instrukcja. Mam nadzieję, że znajdzie się więcej informacji na temat urządzenia z czasem na stronie NotiOne, żeby się dowiedzieć więcej o nim. Ciekawe, czas ładowania urządzenia do 6 godzin, więc trzeba pamiętać, że jeżeli już podłączymy, to niech ono się ładuje, tak? Niech ono się ładuje, dopóki się nie naładuje. W pełni naładowane urządzenie pozwala na przesłanie informacji, tak jak już mówiłem, do co najmniej 700 razy. Więc całkiem przyzwoicie. Odłóżmy to na bok, a spójrzmy na samo urządzenie jeszcze raz. No nie ma tu za wiele rzeczy, które tak naprawdę można omówić. Cała funkcjonalność znajduje się w środku. Tu zapewne gdzieś tam znajduje się ten cały chip GPS i cała aparaturka sterująca, natomiast całą resztę prawdopodobnie wypełnia bateria i anteny dodatkowe, ale no o to chodzi, żeby to było właśnie proste, żeby tu nie było żadnych jakichś specjalnych wyświetlaczy, bo wszystko sterujemy z telefonu. Nie potrzebujemy ich do tego tak naprawdę, jeżeli to urządzenie ma być tak zwane still i niewidzialne, można powiedzieć, to jak najlepsze ukrycie go z jednoczesną możliwością oczywiście szybkiego wyjęcia i podładowania, a może nawet niekonieczności wyjmowania, bo wystarczy zdjąć tego kapa gumowego i już możemy je ładować. Trzeba tylko pamiętać o tym, że no, trzeba będzie je od czasu do czasu naładować. Szkoda tylko, i mam nadzieję, że zostanie to poprawione, że ta guma
się tak po prostu zdejmuje, bo nie jest to, powiedzmy, no okej, jeżeli już siedzi, to siedzi, ale wystarczy lekko tak cyknąć i, o, i co mamy? I już mamy otwarte. Więc można ją zgubić przypadkiem na przykład, tak? Więc, a na przykład jak ja będę montował go do roweru, no to nie będę chciał go zaklejać tutaj z tej strony, tylko raczej będę chciał, żeby co było, żeby było otwarte, no bo przecież będę je musiał naładować, więc będę musiał zrywać znowu taśmę klejącą albo odpinać cztery tytki przykładowo, bez sensu. Raczej chciałbym, żeby kolejna wersja miała to już to usprawnienie, że po prostu otwieramy i na jakiejś gumeczce to wychodzi i możemy sobie naładować, a potem zatkać. Albo przynajmniej jedno takie powinno być zapasowe w pudełku. To by było dobre Naughty One. Natomiast samo urządzenie, jak już mówiłem, bardzo proste w obsłudze. I teraz może dojdźmy do tego, jak je obsługiwać. Port ładowania, bardzo prosta rzecz. A teraz pokażę Wam, jak to wygląda w aplikacji Naughty One. W aplikacji Naughty One wygląda to bardzo prosto. Otóż, odpalamy sobie apkę i w tym momencie widzimy nasze urządzenia. Tak? Nie wiem, czy widzicie teraz dobrze. Nasze urządzenia, moje urządzenia, mamy klucze, rower, klucz od domu, znowu rower. I to są urządzenia Naughty One Go, tak? Więc to są te małe, pierwsze urządzenia, jedne z pierwszych, które były od Naughty One prezentowane. Natomiast teraz patrzymy sobie na nasz Naughty One GPS. Ja już go połączyłem, nie będę Wam pokazywał jeszcze raz, jak go połączyć, ale pokażę Wam tak wstępnie. Łączy się go tak samo, jak i poprzednie, tyle że teraz już nie musimy trząść tym nadajnikiem, tak jak w przypadku poprzednich. Tutaj naciskamy sobie tylko plus, wybieramy sobie Naughty One GPS. W tym momencie sugeruje nam tu, żeby ładować przez minimum 3 godziny. Pełne naładowanie może trwać do 6 godzin, my już to wiemy. Dopiero wtedy, jak już naładujemy, możemy przejść dalej. I tu, słuchajcie, podajemy kod urządzenia. Kod urządzenia to jest ten kod urządzenia. Ja go teraz wpiszę. Właściwie nie muszę go wpisywać, bo już mam połączony. Natomiast gdybym go wpisał, a próbowałem już tak zrobić, to pokazuje, że urządzenie zostało już przypisane do mojego konta i już nie zostanie po raz drugi dodane. Więc to jest ten kod i to jest wszystko, co musimy zrobić. Wpisujemy kod, naciskamy dalej, po chwili nam się łączy i to jest cała historia. Oczywiście, zanim to nastąpi, to trzeba jeszcze nacisnąć ten przycisk, tak? Czyli zamknijmy go tak, jak być powinien, zamknięty, naciskamy ten przycisk i co słyszymy? Pikanie. Jest to powolne pikanie, w tym momencie właśnie łączymy się, wpisujemy ten kod i nam połączy, tak? Więc trzeba zrobić kliknięcie, a następnie połączenie się w aplikacji. Nie da się po prostu połączyć z urządzeniem, jeżeli nie klikniemy tego, więc nikt nam się po prostu tak nie podłączy od tak. To też jest krótki czas, jak widzieliście, jakieś tam, nie wiem, 10-15 sekund. I następnie podajemy ten kod. Jak już to zrobimy, mamy dostęp do urządzenia. Jak zauważyliście, jest to wersja Plus. Co ciekawe, dzięki Naughty One za taką wersję na testy, bo co prawda nie będę podróżował za granicę z uwagi na COVID-ka i nie przetestuję tego za granicą w najbliższym czasie, ale to co widzę, to że mamy do czynienia z tym urządzeniem. Bateria jest naładowana na 100%, lokalizację nam teraz dokładnie pokazuje. A teraz wejdźmy w konfigurację. Konfiguracja bardzo ładnie wygląda, jest przejrzysta. Mamy kraj użytkownika pokazany na początek. Ja jeszcze rozjaśnię ekran, a rozjaśniony jest już na maksa. Mamy kraj użytkownika pokazany na początek i pokazuje nam, że jest to cały świat, bo jest to wersja Plus, tak? Dodatkowo jest informacja, że przy wykupieniu wersji Plus będzie działać w większości miejsc na świecie, tak? Kolejnym elementem jest ustaw częstotliwość aktualizacji położenia Naughty One, gdy jest bez ruchu. I to jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli jest to rower, no to chcemy mieć w tym bezruchu, powiedzmy, co jakiś czas informację, tak? No bo wiemy, że jest tam gdzieś tam w domu. Więc ja ustawiam na 24 godziny. Natomiast ustaw częstotliwość aktualizacji położenia Naughty One, gdy jest w ruchu. No i teraz jest kwestia taka, że jeżeli ja jeżdżę na rowerze, to jeżdżę powiedzmy 2, 3, 4 godziny, nie więcej. Natomiast zdarza się czasami 5, tak? Ale w przypadku, gdyby ten rower został ukradziony, no to nie chcielibyśmy czekać 2, czy 3, czy 5 godzin, aż nam pokaże kolejną lokalizację, bo nagle w ciągu w tym czasie może się znaleźć na drugim końcu Polski. Tylko chcemy co 30 minut przykładowo. Ja ustawiłem, żeby mi dawał lokalizację. Gdzie jest co 30 minut? Twój Naughty One został ruszony z miejsca, znana ostatnia lokalizacja, bo poruszyłem nim, zauważyliście, i nastąpił komunikat, że został poruszony. W
Więc działa. No tyle jesteśmy pewni w tym momencie. Więc zostawiamy na 30 minut. Alert kradzieżowy odpaliliśmy, żeby nas powiadamiał. I to jest wszystko. To jest zaawansowana konfiguracja, a zarazem bardzo prosta konfiguracja. Każdy bez problemu myślę, że to obsłuży. I co teraz mamy jeszcze? Możemy sobie ustawić dodatkowo zdjęcie i nazwę tego NetOne'a. Jeszcze nie wiem, jakie zdjęcie, bo nie wiem jeszcze, gdzie go zamontuję, oraz też nie wiem, jak go nazwę, więc na razie zostawiam taką, jaka jest. I słuchajcie, w tym momencie mamy przykładowo historię. Odpalamy, pokazuje nam ulicę i będzie nas lokalizował. Pokaż na mapie. Tu jest nasze urządzenie. Oczywiście siedzimy teraz w budynku, więc ten sygnał nie jest też dokładny, bo nie złapał wszystkich satelit. To jesteśmy my, czyli w skali no, wariuje, dlatego że jesteśmy oczywiście w budynku, ale jeżeli bylibyśmy na zewnątrz, to jak najbardziej jest to precyzyjne skanowanie. Urządzenie samo w sobie znajduje się dosyć w dobrym miejscu, dlatego że tu jest właśnie w tym miejscu znajduje się moje mieszkanie, więc powiedzmy tutaj jest te 30 metrów dokładności. Jeżeli byśmy byli na zewnątrz, prawdopodobnie byłoby to o wiele lepiej, co przetestuję w najbliższym czasie. I to by było chyba na tyle na chwilę obecną. Teraz kwestia jest tego, żeby zamocować gdzieś to urządzenie i zobaczyć, jak się sprawuje, przede wszystkim jak długo będzie bateria wytrzymywała. Czy to faktycznie będzie 100%, jeżeli zamocujemy do roweru i pojedziemy troszeczkę w temperaturze 5 stopni przez 2-3 godziny, czy to nadal będzie 75% i powolutku spadać, czy to też nagle zrobi się z tego 50%. Wszystko to przed nami. To jest dopiero pierwszy test, pierwszy unboxing. Zobaczmy, co się stanie w najbliższych dniach. Dzięki, pozdrawiam.